Dlatego cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj być razem z wami, modlić się i dziękować Bogu za ten chleb, za to wszystko, czym Bóg nas obdarowuje. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław przyniesione tu dary, nowe wieńce żniwne, owoce i warzywa. Spraw, Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pani Kozak, tak?